Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam się przedstawić mój kolejny nowy film z serii World of Tanks. A w dzisiejszym odcinku przejdziemy do aktualizacji 3.4 i do nowej mapy, którą po prostu otrzymaliśmy w tej aktualce. Będzie to mapa Overlord, ale zanim dojdziemy do tej aktualki i omówienia właśnie mapy, chciałem wam jedną rzecz tutaj powiedzieć, bo zrobiłem wcześniej film E3 w oku Hincula i powiem wam, nie mogłem znaleźć trzeciej zakładki, tak jak tutaj właśnie widzicie na tym zdjęciu. Trzeciej zakładki właśnie, gdzie mamy moduł, pancerz i jeszcze jest przegląd. To możemy znaleźć wchodząc na drzewko danej nacji. Wybieramy czołgi, obojętne jaki, czy to jest odkryty, czy nieodkryty, wyekspiony. Wchodzimy właśnie Y-kiem na ten pojazd i po prostu podświetla nam się trzy zakładki, tak jak tego właśnie co szukałem. Nie mamy tego w garażu u siebie w tych pojazdach, tylko musimy wejść po prostu w drzewka, w pojazdy na drzewku, które są i tam po prostu znajdziemy krótki opis pojazdu, później mamy moduły, pancerz i w ten sposób po prostu ta zakładka nam się wyświetla. I cóż, bardzo fajnie, że po prostu to dodali. Możemy sobie poczytać mniej więcej na temat danego pojazdu. Świetna sprawa, chociaż kilka słów, zawsze coś tam jest, także bardzo fajnie ze strony Wargamingu, że dodali. I tak jak tutaj właśnie pisze, jest napisane w sumie, sorry. W 1954 roku w Detroit zorganizowano konferencję dotyczącą przyszłości czołgów ciężkich. Poza innymi zaawansowanymi projektami firma Chrysler Corporation zaproponowała produkcję nowego czołgu na bazie projektu TS-31. No i tutaj chodzi właśnie o E3, którą właśnie zrobiłem film, ale nie mogłem znaleźć tej zakładki, także sorry za to. W tamtym filmie właśnie was informowałem. Okej, także wyjaśniliśmy sobie ten temat. Myślę, że teraz przejdziemy do mapy nowej Overlord. Jest i oto i ona, nowa mapa. Oczywiście operacja Overlord to było lądowanie w Normandii. I cóż, zobaczymy co tutaj chodzi na tej mapce. Powiem wam, raz już na niej grałem, jeden jedyny. I teraz troszeczkę będzie mi łatwiej omawiać tą mapkę, mniej więcej jak to wygląda. I cóż, mamy jakieś fortyfikacje tutaj przy, to jest chyba morzu, tak, jakimś przy tej wodzie. Są jakieś zabudowania, jakieś bunkry. Po prawej stronie, patrząc tutaj od respa czerwonych, tak jak jedzie tutaj wirus. A chciałem jeszcze podziękować chłopakom z klanu, że pomogli mi nakręcić ten materiał. Dzięki wielkie. Tak jak jedzie tutaj właśnie wirus, widzicie, jest, można powiedzieć, taka otwarta przestrzeń pola jakiegoś, ale przy tym polu mamy takie fajne górki, gdzie tam bardzo fajnie będzie można sobie pograć na wieżę. Na pewno mapa idealna też dla artylerii. Tutaj dość otwarty teren jest, także artylerzyści będą na pewno zadowoleni. My raczej, ci co nie grają artami, nie bardzo. I grając na przykład, jak ja grałem dzisiaj tą mapkę jeden raz, stanąłem praktycznie sobie na środku dość dobrym pojazdem do spotowania. No i spotowałem te pojazdy i praktycznie artylerzyści mieli pełne ręce roboty. I zobaczcie, tutaj właśnie z prawej strony, tak jak jedzie wirus przy mapie, tutaj jest właśnie taka otwarta przestrzeń. Mamy dość sporo takich góreczek, pagóreczek, gdzie naprawdę będzie można fajnie pograć na wieżę. Te pojazdy, które mają dobrą depresję. Bardzo fajnie mapa wygląda. Na szczęście nie jest jakaś miejska, tak jak Ellenberg. Nie Ellenberg, tylko przepraszam, Ensk. Czy dajmy na to Himmelsdorf, ja takich map zbytnio nie trawię. No i dobra, teraz przejedziemy sobie troszeczkę kawałkiem plaży. Zobaczycie, jak wygląda mniej więcej ta mapa na plaży. Powiem wam, że ogólnie świetnie jest to zrobione. Te samoloty na górze, jakieś statki. Przy tym właśnie całym lądowaniu w Normandii tak to było mniej więcej. Tylko że no, na pewno dużo, dużo gorzej to wyglądało z punktu takiego żołnierza. Niesamowicie krwawe to wszystko było. Zresztą sami oglądaliście pewnie film Szeregowiec Ryan, to tam doskonale to widać. Coś niesamowitego. Bardzo potężna była ogólnie ta operacja. No i są jakieś barki, z których wyjeżdżały pojazdy, żołnierze.
wysiadali. Bardzo fajnie to naprawdę Wargaming odwzorował. Tak wygląda to z widoku górnego. A tutaj tak dla zabawy postanowiliśmy się trochę pobawić i zobaczyć, czy da się wjechać na barkę. Jak widzicie, da się. Bez problemu. Tam jacyś żołnierze na spadochronach lądują. Naprawdę dość ciekawa mapa, bardzo mi się podoba. Otwarte są tereny, gdzie można właśnie pograć na wieżę. I zobaczcie, z tyłu jakieś tam łodzie, statki przepływają. Szczerze powiem, cała bitwa, jak ja grałem na tej mapie pierwszy raz, cała bitwa tak mniej więcej szła albo właśnie tą linią zero na tym otwartym terenie, albo tutaj właśnie przy tych zabudowaniach, tak na linii 5 wzdłuż, gdzie po prostu no, na plaży nikt praktycznie nie zjeżdżał, także myślę, że plaża będzie pomijana będzie i nie wiem, czy tam jakiekolwiek potyczki ktoś będzie starał się prowadzić, no bo te pojazdy, które są wyświecone tutaj właśnie przy linii 5, one już nie mają zbytnio szansy zjeżdżać. Tutaj jeżeli ktoś będzie chciał, dajmy na to, jechać plażą, można po prostu, jest dwa wyjazdy przy bazie czerwonych. No ja właśnie tutaj stałem w tym miejscu, gdzie widzicie tutaj zjazd na, tutaj przy tych bunkrach, zjazd na wodę właśnie, tym pierwszym zjazdem. Jest kilka, można powiedzieć, poziomów na tej mapie. Także bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. No i teraz właśnie jest jeden z podjazdów z plaży na bazę wroga, ale powiem wam tak, jedną rzecz, którą zauważyłem, to jest to, że po prostu przy bazie czerwonej jest domek, gdzie po prostu light jakiś, czy dajmy na to med, będzie próbował przejąć bazę, no i jest po prostu miejscówka dla niego, gdzie po prostu może się schować i kapować bazę, będzie osłonięty. Natomiast na bazie właśnie niebieskich czy tam zielonych, tak, jeżeli to będzie, to niestety baza jest otwarta i to jest moim zdaniem bardzo niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że to zostanie zmienione, albo po prostu niech Wargaming doda kolejny domek na bazie właśnie tej drugiej, albo po prostu w ogóle zrezygnuje z tych domeczków. No zobaczcie, tutaj widać zresztą, teraz wam to bardziej pokażę, jak to mniej więcej będzie wyglądało. O, tutaj jest ten domek, stoi i bez problemu jakiś tam lajcior będzie mógł sobie wjechać i schować się, a domku się po prostu no, nie da zniszczyć. Bo próbowaliśmy i domek niestety jest niezniszczalną częścią mapy. No i tutaj bez problemu, zobaczcie, light będzie mógł się schować, czy dajmy na to med jakiś, tak? A z drugiej strony, niestety, ale tego nie ma. Bardzo ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie to wygląda. Ja zaraz jeszcze podjadę właśnie na drugą bazę. No i zobaczcie, jest baza, można powiedzieć, otwarta. Nie ma po prostu jak się schować i to jest dla mnie największy mankament, można powiedzieć, tego. Mam nadzieję, że Wargaming to jakoś zmieni, żeby takiego czegoś, takiej niesprawiedliwości nie było. I cóż, myślę, że to by było tyle, jeżeli chodzi właśnie o mapę Overlord. Bardzo fajna mapa, mi się bardzo podoba, także moje zdanie znacie. Jest jeszcze fajna miejscówka na E3, czy dajmy na to na jakiś, dajmy na to czołg niski w sumie, gdzie artylerii nie będzie na mapie i też będzie można fajnie pograć w tym miejscu. Także zaraz może wam to zademonstruję i pokażę. No i właśnie to jest tutaj ta miejscówka. Bardzo fajnie wygląda to miejsce. Powiem wam, taką naprzetę trójką stanąć tam, czy jakimś innym pojazdem, także po prostu tylko wieża, żeby wystawała. No zobaczcie, jest po prostu spód schowany. Jedynie, no mówię, niski pojazd musi być.
to wtedy można tutaj fajnie obijać te pojazdy, które gdzieś tam nadjeżdżają. No myślę, że trójka tutaj naprawdę była nieźle chroniona. Dobra, powoli chyba będziemy kończyć, jeżeli chodzi właśnie o mapę Overlord. Bardzo fajna. Zobaczcie, jak fajnie to wszystko wygląda. Dość realnie. Może kiedyś doczekamy się jeszcze jakiś tryb wojna na tej mapie. No jest naprawdę sporo możliwości. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i do usłyszenia. Hej!